No i jesteśmy. Sami będziemy upalać, nikogo nie ma. Czyli będziemy mogli sobie nawet pod te podjazdy tutaj, pod te lasy podjeżdżać. Tylko kwestia, to patrz, masz ognisko przyszykowane? Nie tu, tam. Ale tu masz. Będziesz haratał się. Tu masz to i to jest. Ulala, jedziemy. Udało mi się dopompować, także tam jakiś mały wyciek mam tego powietrza z koła. Lew to lewa. Jadę już, trochę pojeżdżę, już potrenuję trochę. Sława tutaj w negliżu. To mi wyłącz, a ja sobie uspalę grilla, co? Wow, stójki się tak chciało, majster. No ładnie. Drzewo trochę obaliło, panie. Mam być reklamkę w ustawie odrobinę. Tak też może być. I w dwóch położeniach może bierze. No kurwa.
Macie, już powiem niegrzecznie. Strasznie. Chyba że źle klamkę ustawiam. No, mnie denerwuje tylko. Gówno. Tam nie ma przejścia. Uspokoiło sprzęgło już. No,
musi się trochę rozgrzać. To musi się rozgrzać. A teraz... Ja wiem, co jest rozjebane. Olej gubisz. Nie masz oleju? Ten. Zobacz. Na przyrzeczkę. Gubiłeś olej. Dlatego ci nie ściągnie. Gdzieś ci cieknie olej. Przecież to twój tu stał. Mój? No, a czyj? Ja. No. Mi nie gubi oleju. Ja mam świeży olej zalany. Dobry. Nie przygotowałem się po prostu na tą wyprawę. Powinienem sprzęgla trochę pojeździć. Słuchajcie, motory widać w obiektywie. Jadę po olej. Dzisiaj będę sprawdzał to sprzęgło. Dzięki Sławasowi to trochę pojeździłem. Trochę zawiedziony dzisiaj jestem. No, po prostu planowałem trochę inaczej ten dzień, że trochę pojeżdżę tak naprawdę. No ale... Tak wyszło. No zobaczymy, co z tym sprzęgłem, co to oznacza w ogóle. I planujemy na niedzielę wyjechać drugi raz, jeżeli... Znaczy chłopaki pojadą na pewno, a jak ja naprawię do soboty, no to w niedzielę też z nimi jadę. Jadę teraz tutaj do sklepu, podobno taniego olej kupić. Kupię już jaki będzie, nie będę patrzył. Motorek w ogóle teraz ostatnio podrożał strasznie. No. Belray już jest tańszy od Motorexa. To nie Motula kupię. Zawsze się wzbraniałem przed Motulem, ale wezmę go do skrzyni biegów. Kasy nie mam, stuwa tylko jest, może starczy na litr. Resztę blikiem się zapłaci, do czwórkę dokupić muszę, bo wszyscy ode mnie tylko pożyczali, nikt nie oddawał, trzeba kupić. To w razie czego to nara, trzymajcie się i czekajcie na odcinek z garażu, co tam wyjdzie mi z Beciną i ze sprzęgłem. Elo. O, to tutaj, w tej Husqvarnie, tutaj, w tym salonie. O, jakiś motocyklista przyjechał nawet. A, widzisz, ale Husqvarna to Husqvarna, nie? Jedziemy do Husqvarny, to do Husqvarny, tylko nie tej. No. Ścigaczem? 125 po rybach? Rozwalone. Ale patrz, masz tego. Bartona. Widziałeś mnie na Bartonie? Nie, na Bartonie cię jeszcze nie widziałem. Może by... Weź mi na raty. Blikiem zapłacz. Mam parę. A zdasz jakie koło profesjonalne tej. Ty, miałbym takiego, to bym pojeździł dzisiaj. No. Albo takiego fajtera Bartonka. Nie, to chyba mogę. 6, patrz, ten 6700. Na pewno przerzutówka. Na krap. A jaka wysokość? Ja bym to wziął na miasto. To na miasto, to już możesz wziąć na miasto. A to jakbym wziął, to jak Babi Jaga. No, ja. Zrobione to, żeby jest poradny. Bardzo piękne. Akurat pode mnie przygotowany temat, nie? To zobacz, skutery, kłady, co chcesz. Wszystko Bartonki. Ty, no nie odpali, nie odpali. Odpali. Nie tam. Już myślałem, że muszę cię pchać. Patrz, jakie hamulce. Ja pierdzielę. Powiem wam, że jak sprawdzałem, ile kosztuje olej Motorexa, wychodziło ten 10W50, że muszę ponad 300 wydać, nie? Po rabacie by wyszło gdzieś, kurczę, 310 chyba, bez przesyłki, no to jest dużo. A tu zapłaciłem 160 za płyn do hamulców i olej. 4 litry? No, 4 litry na 5 wymian. Także no jadę i zobaczymy, co to się okaże. Dzięki.